Z Ewangelii według świętego Jana. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Starosta weselny w Kanie Galilejskiej mówi te słowa do gospodarza uczty weselnej. Możemy je jednak odnieść do Jezusa Chrystusa. Cechą sekt albo handlarzy jest to, że na początek przedstawiają nam przepiękną, kuszącą ofertę, dobre wino, coś, co nam smakuje i co chętnie łykamy. Tymczasem, kiedy już mamy związane ręce, wtedy ta oferta staje się coraz bardziej szara, coraz bardziej złodziejska i na koniec okazuje się, że wypiliśmy gorzki ocet. Sekty i handlarze. Tymczasem Jezus nie jest handlarzem Królestwem Niebieskim. Jezus jest tym, który przedstawiając wersję demonstracyjną, przedstawiając reklamę Królestwa Niebieskiego, przedstawia prawdę. To, co zasmakujecie tu na ziemi, dobre wino, które wam tutaj i teraz ofiaruję, to jest dokładnie to samo, co otrzymacie w Królestwie mojego Ojca. Nie ma tutaj kłamstwa. Jezus nie reklamuje czegoś, co chce nam na siłę wetknąć. Jezus składa bardzo konkretną propozycję. Możecie być właścicielami biletu do raju. I do raju prawdziwego, nie takiego, jaki ofiarują wam handlarze. Handlarze złotem, które szybko okazuje się być fałszywe. Zachował dobre wino aż do tej pory. Zachowa dobre wino na ucztę z nami aż do samego końca. Zechciejmy to wino razem z nim wypić. Wypić jego kielich.